Siema, z tej strony Arket, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Mocnych Reakcji. Jeszcze oczywiście zapraszam do nowego partnera mojego serwera. Oczywiście link będzie w opisie. Warto zajrzeć. Wszystko powinny być linki działające, więc dobra. Oczywiście znajduje się w opisie, jak powiedziałem. No i zaczynamy film. Bardziej to odcinek jest, nie film. Tu będzie to się obroni. Chwila, bo to nie zdążyłem przeczytać. Tytuł filmu to nowy pistolet MPS z fabryki broni Łucznik. To może być ciekawe. Nowy pistolet samopowtarzalny to ostatnie dziecko fabryki broni, które miało miejsce, żeby się zaprezentować na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Tam odbyła się premiera tego pistoletu. Pistolet powstał głównie z myślą o siłach mundurowych, o służbach mundurowych naszego kraju. Mam tutaj na uwadze przede wszystkim polską policję, jest najbardziej liczebna. Okej, czyli wojsko raczej. Ta instytucja potrzebuje tej broni najbardziej, w mojej ocenie. Jest to pistolet, który może trafiać do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Dzięki tej modułowości, która polega... ciekawe, jeszcze mają kanał na YouTubie. Nie jedyny, tylko ten istotny element broni, jakim jest szkielet, jest niewymienny, a chwyty polimerowe możemy wymieniać do woli, w zależności od pistolet przekonfigurować z standardowego do kompaktowego, do full-size'owego, możemy zrobić z niego taktikala. Posażony w płytkę pod mikrokolimator, jest konstrukcją bardzo lekką i obustronną. Posiada tyle cech, że może trafiać do szerokiej grupy odbiorców, zarówno do rynku cywilnego, rynku cywilnego? No to akurat dziwne. Na tegorocznych targach. Akurat trudno w Polsce dostać broń. Go wyprodukować, przebadać jeszcze raz, bo oczywiście na etapie prototypów pistolet został bardzo mocno przebadany, natomiast w wersji produkcyjnej musimy uzyskać swoje zapewnienie i swój spokój w postaci certyfikatów deklarujących jego bezpieczeństwo, jego funkcjonalność i szybko z nim uderzać do naszych klientów. Mowa tu, tak jak wspomniałem, o policji, innych służbach mundurowych, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i rynku cywilnym. Ale mało tego, wojsko się bardzo mocno też zainteresowało tym, no bo targi w Kielcach to głównie militarny event olbrzymi, zresztą jeden... Okej, czyli tu już testy robili na tym. Dużo wojskowych się... powiem brzydko, przewinęło przez targi i on wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Fabryka, co prawda, na chwilę obecną dostarcza pistolet VIS-100. Jest to konstrukcja bardzo solidna, oparta na aluminiowym szkielecie z mechanizmem kurkowym. Natomiast świat idzie w polimery i w bezkurkowe rozwiązania, więc gdzieś to światełko zaczyna się pojawiać u naszego głównego zamawiającego, że to jest broń, która mogłaby się również odnaleźć w rękach polskiego żołnierza. I świetnie, bo fabryka broni będzie miała potencjał, żeby produkować ten pistolet na taką skalę, żeby spróbować... a w prawym górnym rogu jest jakiś link, znaczy link, adres strony. ...skierować na testy do naszego... Pewnie by nie działał, no ale już trudno. ...uruchomić sprzedaż na rynku cywilnym, bo to będzie przebój. Pierwsze takie prace... Jest również konstruktor z Republiki Radomskiej. W następnym roku powstały pierwsze modele bryłowe, co później zostało przekute w partię prototypową, no i docelową partię produkcyjną już z pełnym oprzyrządowaniem. Pistoletem tym chcieliśmy zastąpić konstrukcję, którą wykonywaliśmy w kooperacji z niemiecką firmą Walter. Chcieliśmy stworzyć swój własny pistolet bezkurkowy, który odpowiadałby potrzebom polskich służb. Też niepotrzebnie ruszałem. Dobra, oglądam dalej. Chcemy rozszerzyć rodzinę tych pistoletów właśnie o wersję kompaktową, która będzie krótsza od tej zaprezentowanej w ostatnim czasie. O wersję dłuższą, tak zwany full size, czyli w pełny rozmiar. Przede wszystkim chcieliśmy opracować pistolet bezkorkowy, który będzie konkurencyjny na rynku, który będzie odpowiednio lekki i będzie zapewniał najlepszą z możliwych wygodę użytkowania. Będzie zapewniał wygodę użytkowania dla użytkowników zarówno prawo, jak i leworęcznych. Będzie posiadał niski profil zamka, który będzie nam ułatwiał na strzelanie oraz na chwycie z grota, który też jest naszym autorskim rozwiązaniem. Zmiana między długościami, a także kolory broni. No tam AF jest. AF to też skrót od angielskich słów ASK. Chwyt polimerowy, który widać tu na zewnątrz, nie jest istotnym elementem broni. Istotnym elementem jest szkielet, który znajduje się wewnątrz pistoletu. Co za tym idzie, każda zmiana czy kolorystyki, czy kształtu chwytu będzie jak najbardziej... No i wygląda bardzo poręcznie. To jest akurat na plus. Na poziomie użytkownika. Pistolet bardzo pozytywnie zaskoczył mnie, jeśli chodzi o użytkowanie, ze względu na kształt rękojeści oraz podcięcia, które umożliwiają bardzo pewne i wysokie względem zamka chwycenie broni. Jest stabilny i celny podczas użytkowania. Myślę, że to jest dobry kierunek. Okej, to akurat inna jest broń, to nie jest to z tematu odcinka. Były wyposażone w polską myśl techniczną. Tego, co ostatnio czytałem, bo pojawiają się artykuły zarówno o Grocie, jak i o Empresie, nawet też już trafił się artykuł jakiś zagraniczny. Na chwilę odbierany pozytywnie i mam nadzieję, że ten odbiór będzie podtrzymany poprzez właściwe próby, czyli oddanie broni już w ręce użytkowników i co? Testowanie na strzelnicy, czyli strzelanie. Aha, no to jest koniec filmu. Dobra, jeszcze myślę, że jakiś bonusowy jeszcze z polskiej części tutaj internetu obejrzę. Więc dobra, to raz zrobił. No a w sumie już mogę dodać ocenę od razu tego filmu. Bardzo dobre, myślałem, że będzie o wiele bardziej niezręcznie tutaj, na tym filmie. I tu mam następny film, tym razem komunikacja miejska. Oczywiście to nie nazwa, tylko miejsce, gdzie to się wydarzyło. A, i co to się teraz ma wydarzyć? Coś miało być z butelką według nazwy filmu i teraz... Aha! Z tej kątu kamery tak trochę słabo to widoczne było, no ale był jakiś rzut i w szybę trafiło. Okej, to tyle. Nie wiem, co dalej się wydarzyło. W opisie raczej tutaj nic nie ma. Okej, dziwne. Dobra. Jakieś tam pseudoniusy z tego wyszły. No, to na razie. Z tej strony oczywiście był Mikołaj z kanału Arket. No i na razie.